Hallå! Oj, tak, no to nie, że to jest robimy. Czy tutaj robimy, czy tam? Czyli zrobimy tu. A tam z jednej kamery. Tam ja sobie zobaczę, wiesz, właściwie, gdybyśmy chcieli zrobić coś większego z realizacji. Bum, ale to jest muzyka, kuźba, no. To może wymyślić, ale nie, to są, to może wymyślić. Teraz pytanie, czy jak to zrobić? To było pomysłem. To właśnie na koniec, ale dobra, możemy zagrać, jak już jestem. Ale jeszcze wiesz, z tymi lampkami. Nie, siara, zagrać, jak pamiętasz, to... Tylko żeby... No właśnie, jak już zielona, żeby nie popłaszczyło, żeby... Nie, nie, ja mówię, to muszą być malutkie, wiesz co, jakieś nawet lampkę, jakieś mocna lampka, żeby gdzieś tu ci, wiesz, masz taki światła może na twarz, tutaj za tobą gdzieś się pojawiło, żeby to się zarysowało, bo tak mamy tutaj też płasko, tylko że ciemno, to jest... Trzeba było z tego zrobić jakoś ty wymiar. Po prostu lampki zwykłe, no, takie noce, żeby gdzieś tam były. Ja jakieś tam dedo przyniosę, tak, wiesz, nowe, ale no, nie ma takich słabych lamp. No, nie, lampy, no, no ja wiem, ja pamiętam, jak nie masz lampy. A to ja też kręcę do tych swoich filmowych. Ja mam też te małe lampy, takie reporterskie. I też gdzieś postawiłem. Zresztą one nawet jak się znajdą gdzieś tam w kadrze, one są takie z tym bardzo filmowo wyglądają. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. A to fajnie było puścić taką sługę na książkę. Mój, masz młody. Ja, tu jest dopiero artefakt odgroma, ale jak potrawa z nas zdrowa. Częstowy kiedyś, Częstowy, tam gdzieś był taki lokal bardzo turcki. I był normalnie w mieszkaniu, w kamienicy, w ogóle, że zero szyldów. Po prostu wprowadzali znajomych, taki zamknięty krąg. A nie chodzi, podobny wystrój, dwa pomieszczenia. Jego przychody z barem, z kominkiem, starta drewna. Piękny, to dokładnie to. Mieliśmy jakieś takie wstępne ustalenia tam między nami. I tam jeszcze była... Ten utwór jest piękny, bo on tam ją... A zresztą to ja pojęcie. Jak grano, to jest... Wieczorem, no to już było przyjemne. W sumie wieczór tam jest potrzebny. To jest cały czas wieczór. Dokładnie to. Wyciągał te góry, to jest pierwszy. Ja uwielbiam ten odsłon. To jest niedziela. Ja pierwszy to powiedział pierwszy. A kto powiedział pierwszy? Niedziela to tym bardziej. To jest ktoś tam? Ktoś z Pławką. Ja niby mam w ten weekend jechać w randki z żoną na stare dobre małżeństwo do Międzyrzecza. Co się tutaj? Może wiesz, co powiedziałem? Już mamy bilety, więc nie mam, żeby ostatnio przeglądać, 22 prawdopodobnie wrócimy, tylko że niedzielę mamy z tym dziecko zostawić. A nie, przecież, to nie, wróć, ja z tobą zostawiam dziecko, to jest problem. Jest problem. Czyli niby tego 22 moglibyśmy zrobić. Stąd. Ale czekaj, jak wyjedziecie na koncert. Nie jedziemy, ale to jest 21. 22 możemy wrócić. Bo ja nie mam pisałem, także nie będę, bo ja to jest 21. A czy za, ale zdjęć. Nie, którego mnie jest 22? Ale zdjęć mi się bardziej podoba. A 28 na przykład? Bo tam nic nie mam. Jeżeli chcecie w niedzielę konkretnie. 28 to sobota. Nie, ja jestem w Anglii z Piotrem wtedy. Jedziemy tam do jego brata. Ja mam tak, 18-19 mam nagrania z Patem. Donat, mamy kapodastę? No nie. Czy sznurka muszę sobie zrobić? Olek zabrał, nie ma, Olka nie ma kapodastra. A bo Olek bardzo pilnuje swojego kapodastra. O mało kiedyś nie ukamienował. No, to musimy zrobić, jak Pitera. Na Misiu kapodastę, na taki łańcuch. Kapodastę na łańcuchu. A kapodastę, trzeba dać napis, żeby tylko krawat. Prawie, że jest.
Prawie, że maczetą. Aha, żeby wierzyć barowe, tak, bardzo barowe. To weź sobie do góry. Masz kluczyk, to co? Ja wyjdę z tobą, tylko muszę poczekać. Jak się męczą palce, to się pasuje. Znaczy, ja też? No po tamtym weekendzie. Z Kasią. Ze mną na towarzystwo. Bo nie, to nie gadałyśmy ze mną. Ona chce mnie przekazać. To się zbierze. Wiesz, że mam wyrażona, jestem właśnie. Ja w ogóle widziałem tą bramę, widziałem ten plakat parę razy i mówię, super miejsce, muszę tu zajrzeć. Zawsze mi się to tak rozmywało, że będzie patrzył. Ja jestem z Maniuszka, to my też wyjeżdżamy. Troszkę zabarykadowałem, już to zawsze. Nie, ja przyjrzę, tylko że ten. Nie, to są na futerze. Akurat, jeżeli by mi pasowało, to tak, teraz to ma zajęte. Później będzie, jedziemy tam trochę zawodowo na finalice. A czy tam się tak właśnie Może jak ustawimy po prostu, że koniec już, to... Tylko jak Radek będzie miał coś na przykład, wiesz, w Warszawie ważnego, to... On też ma jakąś chyba szkołę, może coś się na to przełożyć. Przepraszam, taki interruption, takie my robimy. Nie ma sprawy. A jaki interruption? Wygracie o tej prezentacji. Co? To na pewno. 24. Myślałem, że wszyscy sobie rozmawiacie przez smartfon. Tak. SMS-y wysyłamy, żeby to nie szkodzić. Tak. Ciszej. Ja biorę jeszcze 3. 24. Kasia, ja no dobra. Dobra. Jeszcze perfektowo. Jeszcze 3. Jest. Informujemy cały czas. To co tutaj widzicie teraz, czyli chodzi o obraz, to równie dobrze, że tam to zapłaciłem. Pierwszą, pierwsze dwa. Tak, to tak. Coś wszędzie, więc żeby to coś ciekawego się zadziało. Teraz się potwierdza wszystko, czy jak? Teraz pytanie, jaki to jest kawałek, co muszę przez ten kawałek pokazać? Pięć, proszę. To będzie na tytuł Cień. Cień? Tak? Aha. Cień, a ja znam cienie, ale cień nie znam. Zobacz. Liczba pojedyncza jest trudniejsza. Teflon, tak to nowość. Ile, ile otwarłeś? Trzy, panie. Dobra, dobra. Przepraszam, że tutaj się gra. Czekaj, to Sławek, to ile tam? Czekaj. Że może będzie kolorystycznie. Wiesz, prawda jest taka, Wojtek, bo moim zdaniem nie ma się co właśnie nastawiać na jakieś oddawanie klimatu tego utworu, bo to nie o to chodzi, to nie jest teledysk, nie? Tu chodzi o to, że po prostu zespół gra w miejscu, które jest zajebiście ciekawe. I to tyle. Wiesz, znasz ideę Sofaru? Jak dotychczas? So far? So far. Jak dotychczas, jak dotąd, nie? No w sumie tak, masz rację.
Albo taka sofa tylko z R. Tak daleko, że daleka sofa. Sofa, 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 fa. A co, dogadywałeś się z suparzy? Nie, 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 ale mówię Wojtkowi o idei tego. Oni mają bardzo fajne realizacje właśnie, wideo. Tak. Przecież jak to wygląda, jak masz prawo. Przecież na YouTubie są fali, bo wejdą w różnych miastach, w różnych tych, tak. No. One to są cykliczne imprezy, które się odbywają na całym świecie. I idea jest taka, żeby się odbywały one w jakimś miejscu, które jest interesujące. W ogóle dlaczego? Wiesz co, bo oni są jacyś do dupy, naprawdę. Jak się dowiedziałem o sofarze, to pierwsze co do nich napisałem, przyszła nawet dziewczyna, ale w ogóle przyszła jakby na koncert, w ogóle nie wiedząc, co tam pisałem. I mówię, że pisałem, że tego, no a dobrze, tam komuś przekażę. Cisza, nic, no to wiesz. No bo to miejsce jest w ogóle idealne. Oni chyba większe takie, wiesz, wchodzą miejsca. Oni tam piszą, że tego, że małe kamerale, ale chyba jednak to była troszkę za A może niewłaściwa osoba to była? A może niewłaściwa, bo jakaś... No nie, mówię, dwa razy do nich pisałem tam na fejsie, bo... Od kawy czy coś tam. I nic, wiesz, bez egzaminu, ale rzeczywiście obserwując ten kanał wrocławski, to tam oni wybierają takie duże przestrzenie. Trochę tego nie rozumiem, bo na przykład w Warszawie są to jakieś małe. Czasami w ogóle w mieszkaniach to robią, nie? No, to mieszkanie. Tak samo jak ten Krzysztofa też zgłaszałem, żeby tego też powiedział, nie, że to mają full, że to, że tam. Szkoda. Ja gram na klasyczne, ale tak, Wojtek, ja tobie te wszystkie... Lamp u siebie w domu też ma. Będziemy musieli coś naprawdę zrobić. Ja bo mówię, że ten, to się jest dla oka ludzkiego, jest bardzo przyjemnie. Natomiast dla lampy to jest, dla ciebie to jest dokładnie, to jest płasko dla kamery też. To się wydaje, bo to jest coś takiego, jakbyśmy tak mówiłem przed chwilą, włączyli tę lampę, po prostu podnieśli jasność z góry. Będziemy wszyscy płasko. No, musimy coś tam, będziemy wszyscy tacy gdzieś tam ciemni, gdzieś w tym roku, więc ja muszę was gdzieś tam przyciągnąć z tego, żeby razem było widać. Czy zrobimy to dobrze, czy nie, to już nie wiem. Tak jak wyjdzie, to tak. No wyjdzie tak, jak wyjdzie. Będziemy grać najładniej, jak umiemy. Tak ładnie, tak będzie. Mamy też jakąś lampkę mocno? Wiesz, wiesz, no, znaczy mogę na przykład, wiesz, tutaj takie... O, właśnie, na przykład jakieś tam, nie wiem. O, już się coś zaczyna dziać, nie? To, że właśnie jakby takie puszczenie było, takie, właśnie gdzieś tam na bok puszczysz, nie? Albo to na książkę, o, tak właśnie tak było, tym bardziej, o. Piano. Przywołał taki tam, wiesz... Co tutaj było wcześniej? Jakiś antykwaria. A jeszcze wcześniej, tylko że tu była jakaś ścianka, bo ja to się najbardziej użyłem. A jeszcze wcześniej była buba, taki sklep z ciuchami, czy coś takiego. Za komórki. To my już nie pamiętamy chyba. Ja w ogóle nie pamiętam nawet tego antykwariatu, nie było. Nie. Ale chyba jak to fajnie, jakiś tam dużo osób, które tutaj było, mówi, że fajny facet, tak, to już tak, to się przecież nie kontynuuje jego dobry. To jest taki susowy, to jest no, ale to sobie byście chcieli zaaranżować sobie przez nawet coś. I tutaj normalnie piwka u ciebie to się można wypalić. Własne roboty. Tak, super obraz. No i od tego tutaj, ja robię zdjęcia. Gdybyśmy tak po prostu sobie grali z tą lampką tam włączoną, włączyli teraz. Daję tu, tak? Czy tak naprawdę tutaj nie, nic się nie widać, że mamy się tam po prostu jakiś jeden chaos, nie? Z tym wszystkim. Do tego trzeba było myśleć na rzeczywiście. Coś tam musi wyciągnąć. Nagle, jak widzicie, że już tam się światło pojawia, to nagle coś się te rzeczy zaczynają pojawiać. Coś jakaś kontrola na dobie zaczęła pojawiać świetlo na niej, jak coś tam. Tak, jakbyśmy ją w ogóle zgasili, no to było wszędzie usiusia. Jak tu? Taki będzie obrazek z kamery. To nie ma... Kamera to nie jest cud, nie? Ona tylko to sfilmuje, co widać. Także faktycznie trzeba będzie pokombinować tutaj.
jakieś świeczki, może nie wiem, czy świeczki są nie za bardzo romantyczne do tego. No, poza tym nie wiem, czy będą bezpieczne, nie? Przy tej ilości książek. Tak, nie, to świeczki, to nie jest świeczkami, to ja mam dużo świeczek. Teraz super w ogóle wyglądają te. W ogóle to jest super. Z iPadem w ogóle z tymi gryfami. To fajne. Nie. Co to jest wyspiański? Jaki to jest? Przyjdzie. To Czesław. Czesław. O, okej. Czesław. To sobie Czesław. Ale chyba będzie tak podać. Będzie Strzeńskowy, nie? Wyszyński. Podobno, że ten piersi jest jakiś taki wątpliwy. No on chyba mógł Franciszka nie wykonał z świeczki. A nie. To jest habit chyba taki ten, nie? Znaczy nie, przecież to jest księdza normalnie. Nie był taki delikatny. Ten to jest zakonny. Dominikanie. Ale w obrazku, tak, jest po prostu białe ściany biurka, nic nie ma tak naprawdę, nie? I to jest to, co stanowi na przykład o fajnym... fajnym tle, to jest na przykład kolor. Donat, a to wszystko jest kolorowe. Tak dziwnie w po rzeźbę, bo wszystkie są po rzeźbie tą głową. Tak samo nie jest. To oni znowu są nie. Jesteś dzielona na spajaca. Aha, jestem tu dziąży, a jeszcze że wychować mieszkanie z Kasią. Musimy zrobić szału nie ma. Możemy zrobić te małe głębie ostrości na detalach. To jest tam dobry na przykład. Ale to również to jest pajacem. Będzie rozmyte na przykład. Ale on bierze się kleje. Także ja bym dał proszę mi zrobić na wciąż. Ale on nigdy tak nie wiem. No bo... Był, to jako realne. Nie taki, on, ja też bym nie znał osoby, ale był porównany. No i nie znam. A to no, nie no dobra, bez jaj, no ale nie brakuje, ale... I co, słuchajcie? No nic, tu naszego maestra. Będzie z tego maestra czy nie? Nie, mówię, że miejsce w sobie ma klimat, czy mówisz, że w obrazku, to nie wychodzi aż tak super. Co Wrona? No Krzysiek Wrona. A wiem, znaczy tak myślę, że to jest tak zwana złamliwość. To jest tak zwana, tak zwany toksyczny aromat. Toksyczny aromat. Złoto, tak. Z dużą ilością jakichś tam elementów, jakbyś... No ona ma po prostu taki klimat mieszkalny, taki fajny, nie? Że sobie coś siedzimy jak w mieszkaniu. Z drugiej strony mamy jakieś tam bardzo dużo książek. Rozumiesz przynajmniej, dlaczego nie słuchasz? Wiesz, można... Mogę wam pokazać, że to jeszcze to na to, co to jest? To zajęte. Inaczej, ja tam jest dużo... No, tylkoż tam... Macie koncepcję taką, że siedzicie sobie i gracie. A właśnie, jaka jest koncepcja? Jaka jest koncepcja? To właściwie to my stoimy. To jest jeden, co tłumaczy tego. Tak, dla mnie. Właściwie to mojego maila. Piosenka jest trochę... Bo kiedy wiem, że mi wyśle tekst do Andrę. Znam ten. No ale nie, no jakie słowa tam się przewijają. Nie wiem, co mówię. Dlaczego ją uważa? No bo widocznie okazało się, że jest psychiczny. Nikt normalny tak się nie zachowuje. Nie chciałam zmieć na piwo. Czekaj, bo muszę sobie przypomnieć, jak mówię. Źle, że nie lecimy. Ja w refrenie gram cedur, ja nie wiem. Czekaj. Ja tego nie mam w ogóle nawet na telefonie. Taki wniosek wysunął. Czekaj. Macie ochotę na miętówkę? Ja mam. Bo ja, wiesz, bo ja mam w prawym uchu zupełnie muzykę i ja już muszę sobie przypomnieć. A nie, mi chodzi o słowa tylko, o słowa. No ja wiem. Tak, żeby udawało, wiesz, tylko słowa zaczęła sobie to. Dopiero jesteśmy debiutantami. Nie, no błagam cię. Nie, no poczekaj. Też ją puknął, stoją puknie. To nie jest tak w momencie. Słuchajcie, jutro wam pokażę tą zajezdnię. Słuchaj, to zróbmy w takim razie tak, że ja tam przyjadę. Tu macie zagwarantowane to miejsce, także. A jeszcze jak zobaczycie to zajezdnię, może sobie połączycie coś, nie wiem. Może zastosujemy wobec tego, jak będzie na to jest otwarte? Jakbym chciał przyjść po prostu, żeby napić piwo, tutaj?
cokolwiek. Ale to od rana jest? Nie. Co, od rana to już coraz mniej, bo kiedyś było od rana, ale nie przychodził i ja już tak się przesuwam w stronę wieczoru. Czyli tam na 16. Trafiłaś? No później. Chciałbyś bardzo chciał, to może wiesz, że dobiję w coś. Nie, bo tu jest problem z tym, jest tak, że tu mało ludzi. Ja wiem, że teraz jest parę osób tego, ale tak bardzo mało ludzi. Zagląda, wiesz. Wysłałam sobie za siebie. Czy ty jesteś w naszej karty? Będzie istnieć, tak? Mam nadzieję, że będzie istnieć, bo jak nie poznałem, się okaże, że nie, będzie istnieć, tylko będzie się zaczęło. Wieczorami, tak wiesz, później wieczorami po pracy. Nie wiem, teraz jak były drzwi zapięte, ja stałem tutaj i paliłem sztuk i myślałem, że jest zapięte po prostu. Taki gorsza wersja Garego Schmana. Nie wiem, muszę właśnie coś takiego patentować. Jakaś lampeczka na 20 by wystarczyła. To pianinko właśnie, kubel ma zrobić, to jest to pianinko, które wisi nad drzwiami, ona ma taką kleksę i tam sobie właśnie chce świeci. Cokolwiek, jak się świeci, to znaczy, że działa. Szybramy też by dużo dało. Co, szybę przybramy jest problem, kurczę. Nie, ona nie. Jak się będzie wystawało, to muszę płacić za to. Jest dobrze, że jest jakby ta brama i tam, gdzie jest plakat. No bo plakat jest taki jakby niepewny, nie? Ma fajny klimat. Ale dla tych, którzy wiedzą. Nie, ona nie była w imię. Nie. Na sali będzie wszystko sami, żadnego nie ma, to tylko jest taka, wiesz... W ogóle nie miałoby żadnego zysku, to mamy cały czas, wiesz... Nawet zawsze się palić tak, jak jest swoje problemy, to już mam siły, wiesz... Już odpuszczam, wiesz, znaczy nie odpuszczam miejsca, bo za dużo tutaj mnie to wszystko kosztowało. Ale już nie mam siły, wiesz, przyjechać, wiesz, no cały czas, wiesz, plakaty, tego, jak to się... Ale jakiś prosty punkt, który to wprowadził, myślę, że dużo zmienił. Czyli coś, jakiś świetlik, tak? Jakiś świetlik, cokolwiek, żeby tutaj... Moja siostra się zajmuje w ogóle, ona... Może nawet jakieś korporacje działa. Żeby jakiś pomysł, to kurde, ja skończył. Ona się zajmuje... Ona się nazywa UX, User Experience. Ona się zajmuje właśnie takim, jak w sytuacji takiej, na przykład, nie wiem, przychodzisz do ZUS-u, czy tam... Żeby kolejka na przykład nie tworzyła się, żeby to rozładować i tak dalej, tak, żeby ludziom było sprawnie. I ona się też przyjęła, ta aplikacja, czy to guzik ma być z lewej, czy z prawej, właśnie taki... To może to się na piwko. No właśnie, ja ten, ja jej powiem, słuchaj, jest wyzwanie, kurde, jest fajne miejsce, żeby wymyśliła coś. Mam dwa słupy, bo jeden jest nawet na kółkach. Taki mój pomysł z kolegą, żeby wymyślić słup na kółkach, nie wiem, za nim jeździ, ale okazuje się, że nie można nim jeździć, bo jak wjechałem, to dostałem mandat od straży miejskiej. Nie. No, także to, wiesz, jest parę takich rzeczy, już wiem, że no, wiesz. To tak wszystko jest tak od zrywu do zrywu, wiesz, mam zryw, to coś robię, potem jak już nie mam zrywu, to już tak zostaje, wiesz, tak wiesz, w zawieszeniu, a teraz nowe zrywu. No i tak, tak nic tak to wygląda, to funkcjonowało. To kafejka to będzie, wiesz, tak trochę rozczarowałem, bo ja myślałem, że wiadomo, że szału nie będzie, ale myślałem, że tak będzie troszkę lepiej, kurczę, ale katastrofa. Ale mi się wydaje, że to jest, kurczę, naprawdę tylko kwestia jakiegoś jednego elementu, którego brakuje. Prawda, zostałem, paliłem szlug i mówię, kurde, zamknięto wszystko, gdzieś umówiliśmy, nie mogę znaleźć tego miejsca. Także kwestia takich paru ułatwień. Albo mały głośniczek przy wejściu, żeby na zewnątrz grało coś. Może nie tyle, a to nie, dobre, może no. Winyluję coś takiego przed wejściem. Ja bym, wiesz co, zrobił to, właśnie myślałem o tym gościczku, ale tam przy tej bramie, wiesz, tam jakby... Tam też, jasne, tak, ale tutaj, żeby też to było, nie? Bo, żeby tak było, bo ja tutaj ja wszedłem i czekam. Widziałem się z Kaćką i mówię, kurde, chyba zamknięte, bo naprawdę gitara wygląda fajnie, ale wygląda jakby, bo jest szybka i za szybką są drugie drzwi. Wygląda jakby, że nie ma na to słabe. Może to jest jakiś głupi element, który po prostu tylko rozwiązać? Trzeba było przejść na wyższej instancji, Kasia. No dobra. Ja zresztą tam się mówiłam, kiedy tutaj szłam na warsztaty. Nie, tutaj kupa ludzi siedzi. Tam już jest jakaś, odbywa się rozmowa. A ja stoję na zero końca dnia i ja nie wiem, jak tu wejść. A widzę gitarę i w ogóle nawet nie pomyślałam, że to jest możliwe. I stoję i widzę, że widzę, że stanowiłaś. Coś się dzieje. Słyszę głos Adama Struga, a nie wiem, jak wejść. Po prostu chcę się płakać. Skończyłam do góry, chodziłam za warsztaty. Nie mogę wejść, zamknęli się. Było takie dobre, takie spire w tym momencie, nie? Ulotki drukować albo coś. Ja mam to samo wrażenie, że po prostu trzeba to jakoś trochę otworzyć, dodać znać, że nikt nie jest czynny.
fale się nie mieści. No, dobra, słuchajcie, ja lecę. Dobrze, Wojtek, proszę odejść. Ja mam tak trochę dobrze. Szukajcie jakieś miejsce. Róbcie zdjęcie od razu. Naprawdę telefon od razu wam pokazuje prawdę o miejscu. No to jest taka gra erotyczna. W kontekście, ale nie, życia, tylko kamery. Kamera jest głupia, kamera wiedzi do co widzi tyle. Jest ręce! Bardzo dobre. I to są te własnoręczne? Za dwa teraz. Dobra. A bo to jest to. Między wojenny, słaby telefon. To w takim razie to się odnosi. Słuchaj, spod lary. Chciała od razu jeszcze jedno i ci zapłacę. Dobra. Proszę. Po pracy. Za tamto płacę i za to. Tak muszę. Nie. Nie, Zaproszony. A jaką muzykę? Kurczę. Zajebiste. Alternatywną. Co my sobie tutaj? Tak. Taka jak proza Bukowskiego. To może coś tego. Teraz jakieś coś pokażecie, co nie wiem. No właśnie, no dobra. Piwku akurat będzie lepiej w kłopotkę. Czarszuko. Bardzo chętnie. Lecimy tam do Zugana, prawda? I jesteśmy na stronie 430. No. Na stronie? Nastrojeni. A nastrojeni? Tutaj dziękuję za buteleczkę. Oddajemy, tak? No tak. To chyba nie był cydr. Nie. Ona jest takie potem już oznakowane. A widzę, że czytasz erotyczną literaturę. Charles Bukowski. Ja bo właśnie nie czytam. Ja słyszałem ty przejął. Ja Charlesa Bukowskiego czytam. Wszystkie przeczytałem, tak? Te cytaty w internecie. Tak? I polskie, i zagraniczne, i amerykańskie. A my idziemy tam? Idziemy. Tak? Brawo! Proszę. Na kochanie scena rozgrzana. Na kochanie. Co to wiesz? No dobra, to my mamy... Wy macie chwilę odstrzaku, bo to jest zupełnie mniej. Ale ty bardzo dobrze. Dawaj. To się rusza? Jestem. Jeszcze musimy sobie...
mikrofony? A to działa? Wszystko ten? Bo ja tutaj bym się kabelkiem chciał. A tutaj będzie... Ta gitara jakby nie jest... Się do ciebie dostosuję. Ale bo wy się potrafiliście zgrać. Na przykład. No. Masz bardzo. Ja bym się na przykład dał MP3 Marcik 1-3-0. Nie pytajcie mnie, dlaczego jest taka cyfra. Dobra, kiedyś po pijaku wam powiem, tak? Ale po polsku pisze. Jak Marcik? Co nam akurat proszę? Marcik 1450. Dobra, dla maszyny się nie ma. A ja już jestem tak powiedzieć. Zapowiadam zruchy, anonsuję dreszcze. Serwuję doniesienia zagranicy westchnień. Melduję miękkość skostniałych niegdyś myśli. Przepowiadam nimi oczywistość. Debiutuję w sympatii do popełniania błędu. Połamanych strof nie zatrzymam gwałtowności świata, ale ufam, że ta fala poniesie mnie. Zapowiadam zruchy, awansuję dreszcze, serwuję doniesienia zagranicy westchnień. Melduję miękkość skostniałych niegdyś myśli, przepowiadam nimi oczywistość. Debiutuję w sympatii do popełniania błędu. Połamanych strof nie zatrzymam gwałtowności świata, ale ufam, że ta fala poniesie mnie. Tam, gdzie chcę, tam, gdzie chcę.
Dorosty! Oskulati! Kokton, ale no, jest wyzwanie. O nie. Dzisiaj tu grał taki Hiszpan. Tak ładnie. A ty słuchaj, a może byśmy w ramach jakiejś reformy nastroili Jelina? Jak obawiam się, że on jest niedostępny. A może tam się regenerować trochę. Znam dobrego stolicza. Proszę? Znam dobrego stolicza. Znaczy on by musiał przyjść i powiedzieć, czy to się da nastroić. Znaczy nie, Jacek, to się da nastroić, a to nie jest złoty. Nie, to nie, ale tak, bo to jest w ogóle. Darujcie mi, jak się wypełnia. Super! Wy tu grajcie za darmo, zaraz, to dla nas to jest zło. Zobaczcie, że tu są wodorosty, żebyśmy wiedzieli, w jakim repertuarze siedzimy. No! Bo jak wodorosty, to musimy... Słuchaj, wodorosty to jest hasło. Ale no tak. Możecie, bardzo, bardzo byłoby miło, no. Tak. Gdzie mój głos zawoła cię, tam myśli moich szlak. Krocz za mną nim, zapłonę jak ćma. Wywołam blask, odbity we śnie klucz. Otwieram zamki z piasku, jakbyś w jednym z nich zamieszkać miał. Thank you.
Troszkę się zapomniało tekstu, ale tak. Kto to zauważył? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Tekst nie jest najważniejszy. No, to jest w ogóle taki tekst. No. W ogóle... Ale fajnie, że ten instrument jest taki niemetalny, tak? Tak? Że przyniosłeś taki instrument, wiesz, który jest bliższy na przykład mojemu sercu, że jest taki właśnie bardziej klasyczny, nie? No, to jest klasyczny interes. Ja akurat przypadkiem nie miałem próbę rano, jest to w ogóle cały dzień, jak mam ze sobą. Ja uwielbiam, jak jest klasyczne gitara się pojawia. Nawet w wersji takiej wokalno. Gitarowej. O, dziękuję. No, teraz. Słuchajcie, jak to mówił mój kolega... Gardło nie pozwala nam przejść przez wzruszenie, że tak ładnie gracie, śpiewacie. Ale jesteście z Wrocławia w ogóle? No. Jakiś geek, koncert, coś takiego? No to tutaj. No teraz bierzecie udział już właśnie. No, już się zaczął. Tu i teraz, wiesz. Głębokie oddarzenie. Zawsze jest tak, że coś już się dzieje. Słuchaj, nagle coś się wydarza, nie? Prawda? Śpiewnik harcerski. Bolero. No, także tak, a my właśnie się tutaj zjawiliśmy, bo chcieliśmy tutaj właśnie zrealizować i wideo tutaj z Wojtkiem i z resztą naszego zespołu, Wojtek? Bo jeszcze mamy jeszcze mamy basistę i perkusistę i żeby tutaj we czwórkę właśnie to wykonać. Tutaj było taki instrumentarium łącznie z perkusją, zależy jak jest rozbudowana perkusja, bo jak jest... Były, no. Bardzo dobre. No, ta się pióra na przykład miały taką całkiem fajną perkusję tutaj ustawioną. Tylko nie było... Nie, ta się pióra się tutaj zmieściły, to... No, albo dorosły się spokojnie zmieściły. No właśnie. No bo oni są, nazywają się Wodorosty. Nie, Charles Spakowski. Charles Spakowski. To ty to piosenki. Wasze zespół się nazywa Wodorosty. Też ładnie, nie? Wodorosty. Też mi czy nawet nie wiem, czy ja was tak nie będę wewnętrznie nazywał. Wewnętrznie. Słuchaj, Charles Spakowski, ponieważ to jest Charles, a ja jestem Pakowska. A jak Donald powiedziałeś, że Charles Bukowski? No, Donald to już tak Bukowski, tak powiedziałeś. A znacie utwór Charlesa Bukowskiego, czy utwór, książkę pod tytułem Kobiety? No pewnie. Jestem w trakcie właśnie. No, teraz aktualnie. No właśnie. W trakcie, no to. Tak. To jest stary rotomas. Ale ja. The word hurts, the word hurts, the word hurts, the word hurts, and water, and water, and water, and water, the word hurts, the word. Water, water, water.
to find. Aorta tied to the artery with acute artistry for your love, for your lover to find. Yeah. Breathe and breathe in the water. Subliminal, come on, my, for your love, for your lover to find.